Dzisiaj będziemy grali. Sobie pogramy w Stardust. Widziałem filmy na YouTube, ale tego daleko po niej nie chciałam trzymać w galerii. Plus lifehack taki po prostu. Okej, więc zaczynamy. Ja wam pokażę. Robiłam sobie kiedyś tutaj. Miałam chyba 20 level. Po prostu i już trochę wiem, jak to się gra. Wiem, jakie postaci są OP, jakie nie. I na początku wam pokażę, jak grać. Mam nadzieję, że mi się. Do ataku! Są takie postaci jak Omen, czyli ten pieseł, jak Królowa Dzielni. Okej, sobie. Obrona wymienię. Otóż obrona. What the fuck? Wymieniłam obronę i mam obronę, spoko. Nie wiem. A nie chciałam, nie chcę obrony. Otóż szansa, że wrogowi w ogóle wylosuje jakąś broń. Jest chujowa. On tylko korpiskuje. Ja tak zrobię, to jest chujowy. Po prostu chujowa karta. Musi zobaczyć. O, już tutaj widzę, że panciuk 7 poziom, no to. Siema mordy i wariaty! Nie wiem. No i wyższy poziom też powiem tym karty na początku. Tak naprawdę z tymi poziomami to jest tak, że im wyższy poziom, tym zawsze jest tak, że na niższych poziomach warto zawsze brać tą rozgrywkę dłuższą. Otóż na początku możemy się pierdolić. Mamy, często nam losuje właśnie te karty, które mają pomało punktów ruchu. Kto zniszczył mój domek? Więc są dobre na początek, gdy te punkty ruchu są cenne. Respekt, że nie dygasz. Dobra, tutaj tam. Kto zniszczył mój domek? Nie rozśmieszaj mnie, bo się zesram. O kurwa. No on jest zajebisty. Szykuj się na śmierć! Zaraz zginiesz! On jest zajebisty po prostu też. Tam, tak? Chłopaki, nie wszystko trzeba rozwiązywać siłą. No siema, jest tu jakiś ziomek przy kasie? Jest szansa, że albo zaatakuj frajera, albo wejdzie w pułapkę. Sam jest po prostu, bo chcę oszczędzać tą postać. No i to jest właśnie. I kto jest królową dzielni? Jedna z dup taktycznych. Ja tak to nazywam, dupa taktyczna. Ała, ała, ała! Powiem mamie! Okej. Kurwa, no i teraz. Spierdalam. Szykuj się na śmierć! A niech to slak! Witam państwa, tu Witold Śluta, co ma po kolana spodnie! I to jest właśnie tupa taktyczna. Będę go gonił. Też mam nadzieję, że go sprowokuję do błędu. A niech to slak! Nice. Sprowokuję go. Do błędu. No i. Halo, halo, halo! Proszę pokazać przepustkę ze zdjęciem. No i że po prostu wtedy. Zaraz te sipia wydlapia klami! Niestety tego nie sprowokowałem. Zaraz te sipia wydlapia klami! Ciebie już więcej nie obsłużę. I pyk, w taki oto sposób się właśnie to robi.
Tak, wiem, mógłbym to przeznaczyć do coś innego, mógłbym to dać Łusemu, ale tak zaoszczędziłam jedną postać, która mi będzie potrzebna. Już ona będzie siedziała w po wrogiej strefie, wrogiej. No to teraz tak, dowód osobisty, prawo jazdy. Fuck, shit, motherfucker. Mu po prostu. Absa, dobra. Kurwa, teraz. Przyjebał. Okej, okay, akurat słyszę, nie mogę Kurwa, czekać. ale jestem wyurany! Kurde, mnie to denerwuje, bo. Nie rozśmieszaj mnie, bo się zesram! O kurwa. Ciągnij wory po betonie! Tu kończą się uprawnienia ciecia! Dzwońcie po policję! Dobra, też. Kurwa, się trochę Ja to denerwuje, bo teraz się zmarnowałem zacznie! to. Gdyż. Okej, okay, teraz on ma. Gdyż. Co wieśniaki z Pragi? Jakiś Po problem? prostu mi weszła, uciekała przed psiarnią i weszła mi łysa w pułapkę moją. W każdym razie to mam teraz. Kurwa, ale jestem seba, widzę kastet! Kurwa, Ale go tak zajebać. pozostał wokół. No i widzicie. Jakoś tak, oj. Teraz tak, jako sobie będę tutaj. Ziółkowi tego nie dam. Dam mu to, bo on ma większą pulę hapsa. No i też powiem wam, że nie opłaca się właśnie robić bardzo dużych tych, tylko maksymalnie, żeby jego atak był 6-7. Otóż tak, więcej to. Pan tutaj testować w Lamusy. obronie, inwestować w obronę. Sorry, trochę zmęczony jestem. Trochę przemulony. I teraz pytanie, co ja robię? Tu już się zastanawiam. Czy. Czy w sumie taki tak go stracę, a tak to tylko. Tak biją ziomy! Czekajcie, frejezy, jak mnie wypuszczą. Stracę. Bo zabijam! I on teraz zaatakuje mnie pewnie. Też pójdę po Wojtasa. Toż nie wiem, mógłbym go zostawić i pójść wcześniej po Wojtasa. To był trudny wybór. I proszę, proszę, proszę. A co tu się wyjawia? Dobra, teraz sobie wezmę Mattiego. Pierwszy wszystko w naszej i szczuba są. O nie, no wiuśki telefon, spotkamy się na ospawie. Nie, przy tej gry naprawdę się można nauczyć taktyki. Który pierwszy na ochotnika do wpierdolu? Tego wezmę tak i. Będę miał nadzieję, iż on nie zaatakuje albo Wojtasem, albo nic nie zrobi. Tylko przemyśli tego Który króla. Pierwszy na ochotnika do wpierdolu? Króla metalu. A prędzej ten Kurwa, grobas Walaszek zrobi nowy odcinek bomby niż ja oni nie ze mnie chciałam, frajera. To Trzy dychy na karku, a ubierają się jak dzieci. Czego, No i Ortaliony? Przegrywam. I szczuba z całej pety! Ma ktoś siateczkę na zęby? Okej, okay, dwóch postaci mnie zaatakuje. Sobie dam teraz. Ziółka. Kopelat! Lamusy! On pewnie przyjdzie i zaatakuje Sebę, to ja go wtedy też zaatakuję. Jeden piarek jeszcze nikomu nie zaszkodził. No, trochę debilna. A no tak, bo on tak chce zagrać. On. Dobra, nie my pod tego kosz. Czekajcie, frejezy, jak mnie wypuszczą! Nigdy tak nie róbcie! Pozabijam! Bo to jest po prostu marnowanie zasobów waszych. Kurwa, i przegrywam.
Teraz liczy na ogromnego fuksa. Dobra, trzymaj się teczki. Ma ktoś siateczkę na zęby? Co, wieśniaki z Pragi? Jakiś problem? Nie, teraz mnie kurwice dopadnie, jak on mi zaatakuje. I mu wyskoczy fuks, że on mnie zajebie. Za jednym strzałem. Mówił dla państwa Witold Śruta. Kurwa. Wszędzie widzę białe szerszenie. I zrobił to, co chciał. Byłem. I teraz podejdę i go zaatakuję. Otóż on jest strategicznie bardzo ważny. Tak biją ziomę. Na piwerko zwala krok. A co tu się wyjawia? No i teraz jest niemal remis. Czy nie ma remis, bo ja mam 20 punktów przewagi tutaj. Halo, 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 proszę pokazać przepustkę ze zdjęciem. Dobra, tak to. No już. Tu kończą się uprawnienia dziecia. Tak, zniszczył mój domek. Po policję. I pieseła nie chcę używać. Otóż pieseł mi będzie potrzebny, jak on mi wystawi lekarzyka. Piesu zawsze oszczędzajcie. Tak głupo to nie wydawajcie. A tuż piesu muszę atakować każdą postać. Elo, nie ma ktoś pizzy przypadkiem przy sobie? To jest kłasowo. Zobaczyli, że króla hip-hopu, który jest w ogóle już od tam bardzo... no, który... Na początku nie będziecie mieli, tylko potem, jak sobie trochę pogracie. Dobra, w każdym razie to trzeba uciekać. Ja to wygram. No kurwa, druchy. No mi na materiał zabraknie czasu. Już no, szykować koperty będę lecił. Liczenie, że mogę maksymalnie 15 minut. Nagrywać, a potem już nie mogę wrzucać, tylko muszę swój numer telefonu i inne podać, nie chcę po prostu, to jest cyganie. Kurwa mi robi dupę taktyczną, ja mu nic nie zrobię. Ja teraz jedyne co mogę robić, to mogę spierdalać. Okej. Okay. Pierwszy wszystko w naszej! Kurwa, mnie w... No i teraz jeszcze. Szykuj się na śmierć! O nie, nowe dresy ubrudziłem! Przecież miało być bez przewracania! Kopelat! Lamusy! Dobra, teraz tak! Nie wiadomo jak długo będę miał mać, to na szybkości trzeba korzystać! Jak on wystawi, nie wiadomo co to przegra. Bo ja mam też, zobaczcie jaką... przewagę punktów i to jest właśnie dupa taktyczna. Powinien iść. Tak i tak by już nikt nie zrobił. Okej, okay, teraz tylko pytanie. Czy ja go chcę zabijać? Nie, jeszcze po prostu nie chcę. Ucieknę od niego. Tak się robi właśnie z Maciorem. Elo, nie ma ktoś pizzy przypadkiem przy sobie? No i pyk poddał się. Niepokonani jak kubica w ringu! Z Pesem chyba coś ci się pojebało.